bardzo młoda kultura. Jak to działa? Narodowe Centrum Kultury jest grantodawcą. Przeznacza 2 miliony złotych rocznie na realizację wszystkich działań. Ponadto ENCEK pełni ważne funkcje koordynujące całość prac. Odpowiada za organizację spotkań i wymianę wiedzy między operatorami, nadaje kierunek pracom diagnostycznym, wspiera operatorów w diagnozach i autoewaluacji, w tym pomaga wypracować narzędzia badawcze. Zapewnia ewaluację zewnętrzną programu. Wreszcie koordynuje promocję na poziomie ogólnopolskim. Owe 2 miliony ENCEK przekazuje operatorom, czyli instytucjom kultury, które zostały wyłonione na 3 lata w otwartym konkursie ogłoszonym przez ENCEK wiosną 2019 roku. Operatorzy odpowiadają, każdy w skali swojego województwa, za rozbudowane 3-letnie zadanie. To diagnozowanie stanu edukacji kulturowej w województwie i autoewaluacja podejmowanych działań. Działania organizacyjne, informacyjne oraz integracyjne. Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla animatorów kultury, pedagogów i edukatorów. Wybór i współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, wymyślonych i tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych. Autorzy tych przedsięwzięć to edukatorzy, pedagodzy i animatorzy kultury. Ich projekty realizowane są w środowisku lokalnym wraz ze szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi dla młodzieży i wspólnie z nią. Bardzo ważna jest także bieżąca diagnoza i stała ewaluacja podejmowanych działań. Nad tym czuwają zespoły badawcze powoływane przez operatorów oraz przez ENCEK. Łącznie odpowiadają za przygotowanie diagnoz, autoewaluację działań operatorów i ewaluację zewnętrzną całego programu. Kto zyskuje na udziale w programie Bardzo Młoda Kultura? Po pierwsze, operatorzy, czyli samorządowe instytucje kultury, rozwijając się i tworząc nowe możliwości w swoim regionie. Po drugie, partnerzy. Wszystkie instytucje i osoby, które współpracują, wymieniają się doświadczeniami i realizują ciekawe pomysły. Po trzecie, zyskują odbiorcy i uczestnicy przedsięwzięć edukacyjnych, zaprojektowanych oddolnie i przygotowanych w ramach programu. Przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna oraz kadra oświatowa, rodzice i opiekunowie. To oni są ostatecznymi odbiorcami naszej pracy. Program Bardzo Młoda Kultura tworzymy dla nich i z nimi.